Siemaneczko moi drodzy, tutaj Pajter i zapraszam na trzeci odcineczek A Story About My Uncle. No i dzisiaj ponownie sobie trochę poskaczemy po tym terytorium, po tej mapce, bo jak widzicie, wielkiej takiej, powiedzmy, przygody, historii ta gra nie ma, jak już zdążyliście zobaczyć po tych dwóch ostatnich odcinkach. No ale cóż, jak zacząłem, no to skończę. W sumie mi to sprawia przyjemność, powiedzmy, nawet te skakanie, tej, rozwijanie tej zwinności kombinezonu i tak dalej. Powiedzmy, co do historii, nawet jest ciekawa, tylko że te napisy mnie trochę wkurzają, bo to mogłoby być trochę w narracji polskiej, co nie? A nie tam tylko ciągle po angielsku. Właśnie to mnie trochę denerwuje, jeżeli chodzi o granie. My to tak mamy trochę przerąbane, że tak powiem, Polacy, bo nie wszystkie gry są właśnie nam tłumaczone i to mnie trochę denerwuje. No dobra, ruszamy dalej. Tam byliśmy w tej nowej wiosce, mamy nowe otoczenie, jak widzicie, nie jest już tak ciemno. Tylko teraz problemy będą. Nie będę wiedział, dokąd iść tak zupełnie. Idziemy, powiedzmy, przed siebie, jak to... Wow, nawet te skoki mi wychodzą dzisiaj. Oczywiście ja to nagrywam wszystko w jednym ciągu, także się nie dziwcie. Stój! O, stój, 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 stój. Nawet. Teraz? Tam jest coś do złapania? Dobrze jest. Teraz tam mamy coś do złapania, tylko nie wiem, chyba zejdę tu, bo mamy, powiedzmy, ten metr bliżej. Nice, gdzieś dotarliśmy. Zaraz będziemy mieć punkt zapisu i to mnie bardzo cieszy. Podczas mojej wędrówki natknąłem się na wiele unoszących się w powietrzu głazów, ale tutaj były one... No, były ogromne, dobra, ale jak było to możliwe, że one tutaj latały, nie? I były w ogóle dookoła. Kurczę, nie nadążam czytać nawet. Szybko to mija, sorry za to, no ale nie dam rady. Co to? Ups. Wow, udało się. Nie wiedziałem, gdzie mam iść. Musiałem tak szybko patrzeć. Chociaż nie zawsze tutaj się udaje tak szybko obracać. Teraz tam i tam. A, mogę stąd. Nie muszę używać skoku. Dobra, tu już. Legendy by prawe. To prawdą? Cywilizacja apostatów. No, nie nadążam na czytać, sorry, jeszcze raz, no, chciałbym, ale kurczę, nie mogę. Wow, ale się udało. Obym doleciał, doleciał. Ostatnie metry. Jest! Udało się. Udało się, ludziska. Gdzie my teraz jesteśmy? Jakieś kryształy. A, to kopalnia tych kryształów właśnie. I tu mamy jakiś posąg. Wow. Co to jest? Jak to możliwe, że w wiosce nie używali kryształów w taki sposób? Mieli trochę, ale nigdy ich nie używali. Mieszkańcy wioski myśleli, że kryształy były święte, że były źródłem życia i należy je traktować z szacunkiem. Ale zaraz, czy czasem Fred ich nie używał? Do napędzania swojego kostiumu, tak, przypuszczam, że on był wyjątkiem. A postaci z kolei... Wydobywali kryształy w kopalniach, a potem używali ich do różnego rodzaju maszyn i dekoracjach. Okej. Oni też oddawali im cześć, po prostu w inny sposób.
Spoko. Powiedzmy, że tu mam iść. Czekaj, tu jest jakaś skała. Nie wiem, idę zobaczyć tam, czy tam mam iść, bo nie wiem. Stąd czasem nie przybyłem? Zobaczyć, co tam jest. Trochę już się zakręciłem, jeżeli chodzi o tą mapę. Tutaj jest coś. Właśnie, tutaj mogę się złapać. O ja. Teraz? Nie wiem. Dobra. A, dobra, tam jest kamień. Hej, zagramy grę. Założę się, że nie dasz rady przedostać się przez ten etap bez używania chwytaka. Pewnie, że nie dam rady. Bo niby jak? Jest, udało się. Kurczę, kurczę, kurczę. Ups. Czekaj, tam coś jest. Nice. Super skok. Nie udało się. Bez super skoku, powiedzmy, do końca. Uf, dobrze, że ma teraz 3 razy możliwość złapania się, bo by było ciężko. A teraz... What? Jak ja mam tam się dostać? Wow. Nie, nie chcę spadać. Nie chcę spadać. Tak dobrze szło do tej pory. Coś jest nie tak tutaj. Coś mi się tu nie podoba. Wow, tym razem się udało. Ej, co to takiego? Buty? Zobacz. Może je założysz. A tutaj. Ulepsz swój kombinezon. Jak to wygląda? Kurczę, mogłem się bardziej przyjrzeć na to. Bo teraz nie mam możliwości. Dobra, mój kombinezon jest 20% lepszy. Czekajcie. Wiecie co? Przejdę się na razie tu. Może tam coś będzie ciekawego. Ups, czkawka mnie łapie. Nie, tutaj raczej nie mogę. Wszystko podobnie wygląda, ale powiedzmy wioska rozbudowana, ale opuszczona, nie? Nikogo tutaj nie ma. A teraz? Wciśnij spację, gdy jesteś w powietrzu, aby użyć rakietowych butów. Okej, dobra, ale gdzie mamy iść teraz? Tam? Spróbujemy. Aha. Było zarąbiste. Mamy teraz jakieś buty. Fully in control, but still feeling like the coolest kid in the universe. I guess I just described it, didn't I? Powiedzmy, że dolecimy! I oczywiście nie! To było do przewidzenia,
że tego nie przejdziemy. By było zbyt proste, prawda? No dobra, teraz bynajmniej mamy miejsce zapisu. Czekajcie, już na niego nadepnę. Uff. Odpalamy buty i jest. Udało się. To lecimy dalej. Dobra, jeszcze raz mogę się złapać i to mi się przyda. Naprawdę chciałam spróbować robienie takich rzeczy z kryształami. Pomyśl tylko, co możemy z nim zrobić. Całe maszyny są nimi napędzane. Wprost nie mogę to uwierzyć. No ja też nie. O kurczę, co to? Co to? Jak gdzie mam lecieć? Nie złapał się! I tak daleko teraz. Dobra, już nie przejdę, bo użyłem butów. Chyba, że się złapię. Nie. Nice. Tutaj mógłby być zapis, bo tu jest trochę trudno. O, dobra, tu mamy bynajmniej zapis. Pełno skał. Pełno kurczę grawitacyjnych tych skał właśnie. Mamy nowe buty. No i cóż, lecimy dalej, tylko że im dalej, to tym trudniej. Im dalej, to tym trudniej. A teraz? Nie, no znowu po tych szmatkach musimy lecieć. Czekajcie, tam coś jest. Powiedzmy, że ustaniemy tutaj. Może tam damy radę dolecieć jakoś. Nie, no tu muszę chyba iść. Wow, nawet złapało za pierwszym razem. Tylko jestem ciekaw, jak będzie tutaj dalej. Też złapało. Trzecie. Wow, też złapało, nie wierzę. Nie. Beton. To jest właśnie problem. I to mogliby trochę ulepszyć w tej grze, bo serio, tak wracać się taki spory kawałek ciągle. To nie jest fajnie. O, mały włos. O, mały... A, tu jest zapis. I see mountain loomed before me, and I felt a chill run down my spine. Mhm, widziałem góry. No i co, dreszcze mu latały po plecach przez to. Jest. Proszę zapis tylko. Och, jaki fart. Serio, Piter, co ty robisz?
Idę ostrożnie lepiej. Ta spacja jest teraz trochę lipna. Trochę irytuje to trochę. Trochę się powtarza. We hadn't seen any people around yet, but ahead of us lay what looked like a proper town. The strains from Maddie's stories. I could imagine how she must have longed to meet them all her life. And now here they were. Mówił, że nikogo tutaj nie widział, ale te budowle właśnie przypominały chyba miasto, jak się nie mylę. A teraz gdzie? Tam jest coś do złapania. Zapisało? Zapisało. To jest ważne. Chyba. Och, zapisało chyba. Tak, zapisało, ale miałem farta. Czadzior. Mamy ludzi tutaj. Wow. Zeszłaś z moich pleców w końcu. Wyglądają jak awatory, nie? Awatary. Siema. Amazing. I've never seen anyone from inside the caves before. My name is Arvin, this is Ingo, and that's Tamia. Welcome to Starhaven, lads. So, what's it like in the village? Village is okay, but not like this place. We don't have machines and crystals. We're forbidden from using them. Truly. The crystals are our main source of power. The life in the village must be primitive, or should I say, simple. Yeah, well, it's not so bad. I've actually made some secret experiments on crystals myself, like this lamp. You made that? Awesome! I couldn't do that even if someone told me how. And with no prior knowledge of how to use them, you are a gifted young lady. I believe we shall find many things to talk about. Actually, I don't know if I can stay that long. Me and my friend are looking for Fred. Have you seen him? Sure. The old man passed through here a few days ago. We taught him how to harness crystal energy. He was headed down to the core of the mountains. You'd have to pass through the ice cave to get there, though. So I ain't following. There is a zeppelin headed for the ice cave. It docks a short distance from here. Just follow the path towards the mountain, and you won't miss it. Yeah, good luck. Thanks. Okay. Mam nadzieję, że przyczaliście. Specjalnie tutaj nic nie komentowałem. Oni widzieli tutaj Freda kilka dni temu. Nie wiem, w stronę jakichś lodowych gór. Idziemy tutaj za Maliną. No i Malina powiedziała im, że oni mają zakaz używania kryształów w swojej wiosce, na co ci mieszkańcy powiedzieli, że też życie ich wiosce musi być bardzo proste. No i cóż, Malina... Malina wsiadła dobra na mnie. Daj mi coś powiedzieć. Malina, kurczę, zrobiła sobie latarkę, jak tutaj mogliście widzieć. Trochę taką śmieszną. No ale zrobiła. W każdym bądź razie coś odkryła. Pobawiła się w Edisona, bo żarówkę też miała. Czekaj, tam wygląda jakby... By może zapis? Nie. Idziemy teraz w poszukiwaniu Freda. Także... Nie będzie łatwo. I nie ma zapisu. Oh my god, nie chcę kusić już od razu. Jest. Oh, to było dosłownie fartowskie. Czysty przypadek.
Stój! Dobra, już tak chcesz zejść, to zejdziemy. Chcesz przejść przez jaskinię, to proszę bardzo. Juhu! Wszędzie są szałasy, wszędzie jakieś maszyny. Ale żeby chodziło tutaj o ludzi, to ich bardzo mało. Czekajcie, stamtąd przyszliśmy? Nie. Malina milczała od dłuższej chwili. Wydawało się, że mocno się nad czym zastanawia. Ale nad czym? O nie, znowu te materiały. O, o, idziemy teraz w stronę gór lodowych. A ja nie mam pojęcia. Dobra, zmarnowałem swoją szansę. Zdecydowanie. Dobra, nie chcę przeciągać, bo już buty zmarnowałem. Paś. To jest niemożliwe. W końcu! Zapis! O, co? Co ty malim powiedziałeś? Gdzie mam się złapać szybko? Aha, to nas przenosi na następną stronę, tak? No i... I kolejny zapis. To mnie bardzo cieszy. Nie muszę, kurczę, 1000 razy przechodzić innego tego samego. O, znowu coś mamy do odkrycia. Kolejne czytanie. Malina zeszła mi z pleców. O, ktoś tu jest. Dzień dobry! Ten starowiec zamierza do lodowej groty. Okej. Okay. No to idziemy, no co? Czekaj, czekaj. Nie chcesz ze mną iść? Chciałbym, ale... Z drugiej strony chciałbym też, no, zostać tutaj. Może to dziwne, ale po prostu czuję się, że tutaj mili ludzie... Mnie ludzie zaakceptowali taką, jaką jestem. Dobra, rozumiem cię. Maybe it wasn't Fred I was looking for when I came with you. Maybe I was just looking for a way out. Somewhere to be free. And I know that if anyone can find Fred, it's you. If you meet him, when you meet him, tell him to come see me, okay? I promised. Thank you. Dobra. I'm glad I met you. And it won't be the same without you around. Goodbye. Cześć, Malina. No niestety dalszą drogę idziemy bez Maliny. No, Malina znalazła miejsce, do którego należy. Tylko teraz tak. No, Malina chciała ze mną szukać Freda. Siema, siema, Malinka. Dzięki za podróż. Mogłabyś kurczę częściej coś mówić, a teraz zmierzamy w kierunku góry lodowej. Wow. Wow. Dobra, pożegnamy Malinę i witamy w nowym etapie, który kurczę teraz zapiszemy, bo
W tym momencie kończę odcineczek i zapraszam Was oczywiście już na kolejny, już wkrótce. Mam nadzieję, że jako tako obejrzeliście, że Was nie bardzo zanudziłem tą grą, bo szczerze mówiąc tutaj tej akcji to tutaj nie ma definitywnie. No dobra, od tego momentu zaczynamy następny odcinek. Kto wie, czy już nie ostatni. Także do zobaczenia, cześć.